Mili Państwo, przypadł mi ten zaszczyt dzisiaj, żeby Państwa powitać. Zatem serdecznie witam Państwa w progach Muzeum Śląska Cieszyńskiego na kolejnym z cyklu, a pierwszym po przerwie wakacyjnej spotkaniu szercznikowskim. Bardzo się cieszę, że Państwo przybyliście, bo choć będzie to takie kameralne spotkanie, myślę, że owocne w treści. I Szanowni Państwo, ja nazywam się Jan Paweł Borowski, mam przyjemność prowadzić dział historii w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. A dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o nie do końca oczywistej być może tematyce na treść spotkań szercznikowskich, czyli o naszych kamieniach muzealnych. I już niestety nie muzealnych, bo też będę opowiadał o tych rzeźbach czy też dawnych kamieniach, które znajdują się obecnie w lapidarium usytuowanym w Parku Pokoju. A tym lapidarium opiekuje się miasto Cieszyn. Natomiast zabytki pochodzą z dawnej kolekcji muzealnej. To już tak wyjaśniam na początku. Tak, to nie należy do muzeum już, więc trzeba to rozróżnić, ale dawniej tworzyły muzealne lapidarium zabytki tam się znajdujące. Tak, Szanowni Państwo, zacznę w taki sposób bardzo nieoczywisty, proszę mi wybaczyć, ale w 2009 roku tutaj w muzeum miała miejsce taka bardzo niezwykła wystawa zatytułowana Lapidarium, a była to wystawa prac naszego kolegi Maksymiliana Kapalskiego, artysty, człowieka bardzo utalentowanego i poświęcona właśnie była rzeźbom, które w pewien sposób, no właśnie, tak to rozumiem, tak to zrozumiałem, czytając opis i oglądając zdjęcia z tej wystawy, które coś przeszły, miały coś za sobą i symbolizowały tą kruchość i delikatność życia, ale jednocześnie taką siłę, która tkwi w każdym z nas. Wystawa Lapidarium. W istocie rzeczy Lapidarium, drodzy Państwo, to jest zbiór kamieni po przejściach, prawda? To jest trochę takie paradoksalne, bo ktoś kiedyś powiedział, że my jesteśmy epizodem w trwaniu kamieni, tak? Kamienie są wieczne, ale jednak w lapidariach znajdują się też podlegające szczególnej ochronie kamienie, które czasem są traktowane tak okrutnie jak nasz Mieszko ostatnio, prawda? Właśnie dlatego stworzono lapidaria. One się, drodzy Państwo, pojawiają w renesansie. No tak, Włochy, w których rodzi się renesans, są tak bardzo zapatrzone w antyk. To znaczy odkopanie tych dawnych kamieni, na przykład Forum Romanum, powoduje tą potrzebę powrotu do antyku, fascynacji antykiem, to też dba się o te dawne sentencje znalezione na tych kamieniach, dba się o te kamienie, odnajduje się te dawne rzeźby i pomniki i tworzy się owe lapidaria. Pierwsze publiczne lapidarium też najprawdopodobniej pochodzi z terenów Włoch, ale już XVIII-wiecznych, to jest połowa XVIII wieku, lapidarium w Weronie. Ale to jest też czas, kiedy pojawiają się już pierwsze publiczne muzea nasze. Przypomnę, to jest rok 1801, jest to pierwsze muzeum publiczne, zależnie jak na to patrzeć, w Polsce, czy w Czechach, czy też w Austrii. Ale nim ksiądz Leopold Jan Szersznik, mili Państwo, otworzył swoje muzeum na publikę, udostępnił swoje zbiory oraz bibliotekę mieszkańcom Cieszyna, ale przede wszystkim swoim uczniom, stworzył ogród botaniczny w Cieszynie. Ten niestety nie przetrwał do dnia dzisiejszego. W roku 1790 został udostępniony, a w roku 1802 ksiądz Szersznik sprzedał ów ogród Towarzystwu Strzeleckiemu. I to jest właśnie taka z połowy XIX wieku litografia przedstawiająca relikty tego ogrodu księdza Szersznika. Tutaj mamy mostek, który zbudował i przerzucił przez Bobrówkę, a tutaj będą dawne zabudowania strzelnicy, tej pierwszej strzelnicy Towarzystwa Strzeleckiego. Ale w tym ogrodzie botanicznym, mili Państwo, ksiądz Szersznik urządził coś na kształt lapidarium, czyli pierwsze cieszyńskie lapidarium, to jest rok 1790, pierwsze lapidarium na świecie, takie publiczne, rok 1750. Więc nie jest najgorzej, znów widzimy, że ksiądz Szersznik jest prekursorem. Cóż takiego tworzyło owo lapidarium księdza Szersznika? To, drodzy Państwo, były dawne pozostałości klasztoru Bernardynów cieszyńskich, bo mniej więcej dawny konwent Bernardynów cieszyńskich został ulokowany na działce
7-hektarowej działce ogrodu botanicznego księdza Szersznika. Ale to również była kamieniarka pozostała po gruzy, pozostałe po szubienicy cieszyńskiej, drodzy Państwo. Trzypiętrowej, jak ją opisywał ksiądz Szersznik i pisał o niej, że większej w swoim życiu nigdzie nie widział. Na takim sztychu Mateusza Meriana, przedstawiający Cieszyn z połowy XVII wieku, ten niedzioryt, widzimy na nim taki majaczący w oddali na wzgórzu właśnie taką cylindryczną budowlę i to jest prawdopodobnie owa szubienica cieszyńska. Ale przede wszystkim to lapidarium księdza Szersznika stworzone było z resztek nagrobków i epitafiów z dawnego kościoła Marii Magdaleny. Ten kościół spłonął w 1789 roku wraz z całym Cieszynem. Władze miejskie nie uznały, że nie ma sensu odbudowywać dwóch sporych świątyń w obrębie miasta, dlatego postanowiono odbudować ten kościół, który był w lepszym stanie. To było po prostu tańsze, dlatego zdecydowano się przenieść zawołanie Marii Magdaleny na świątynię Dominikanów Cieszyńskich. Dominikanów wygnano z Cieszyna po raz drugi. Po raz pierwszy uczynił to książę Wacław III Adam, rozpoczynając w ten sposób reformację w Cieszynie. A po raz drugi uczyniono to w czasach panowania cesarza Józefa II, Habsburga, prawda? Więc mamy tu taki troszkę chichot historii, mili Państwo, ale jednak Dominikanie z Cieszyna zostają wygnani, a ich świątynia będzie zaadoptowana na tą świątynię farną cieszyńską. I ksiądz Szersznik pozyskał te tablice, nagrobki z pierwotnej świątyni farnej cieszyńskiej. Na jej miejscu dzisiaj stoi Teatr Cieszyński. Też mamy zapiski księdza Szersznika, w których sobie skrupulatnie notował napisy na innych nagrobkach i epitafiach cieszyńskich. A nawet mamy osobny poszyt, w którym sobie ksiądz Szersznik notował zapiski z nagrobków czy też epitafiów Piastów Śląskich, co jest całkiem niewyzyskanym i cennym wciąż źródłem pozostawionym przez księdza Szersznika. Ale ja to zawsze, drodzy Państwo, powtarzam i podkreślam, że po księdzu Szerszniku pozostało nam ogromne dobro w postaci odpisów, notatek, dokumentów, które już w znaczącej mierze nie istnieją, prawda? W jakiś sposób uległy zniszczeniu, a dzięki spuściźnie księdza Szersznika mamy wciąż do nich dostęp. To też jest jedno z tych dóbr, które ten człowiek po sobie pozostawił do dnia dzisiejszego. Tak, a drodzy Państwo, nasze muzealne lapidarium oficjalnie utworzone zostało w roku 1935, czyli też nie ma tutaj przypadku. To jest dokładnie ten rok, w którym kolekcja księdza Szersznika zostaje scalona z Muzeum Miejskim i z kolekcją Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Te dwie instytucje znalazły się już w tym pałacu rodziny Larysz w roku 1931. Natomiast kolekcja księdza Szersznika po pewnych negocjacjach, ustaleniach dotarła tutaj w roku 1935. Mamy do dzisiaj inwentarz, który to upamiętnia, ja nazywam go inwentarzem scaleniowym, scalenia tych kolekcji. I w pewnym momencie, właśnie w roku 1935, muzeum pozyskało właśnie pewne historyczne kamienie, tak? I mogło utworzyć lapidarium na swoim dziedzińcu, na dziedzińcu Pałacu Laryszów. Jak donosi Zaranie Śląskie, ten wspaniały organ, powiedziałbym, inteligencji śląskiej z tamtego okresu, wydawany tutaj również w muzeum, na podwórzu budynku muzealnego stworzono rodzaj lapidarium, umieszczając tam dwa portale ze starego, zburzonego kościoła goleszowskiego wraz z dwoma zwornikami, z których jeden przedstawia orła polskiego, proszę zauważyć, polskiego, nie śląskiego, tak? Wyróżnienie i podkreślenie, oraz portal z domu mieszczanina cieszyńskiego. Nadto szczątki prawdopodobnie dawnej bramy miejskiej z napisem Pax intrantibus salus exintibus. Ścielnicę darowaną przez Cieszyński Urząd Parafialny, fragmenty z dawnego Zamku Cieszyńskiego, postument z roku 1656, darowany przez Komendę Załogi Cieszyńskiej i jeden ze żłobów, które znajdowały się w obecnej sali bibliotecznej, czyli dawnej stajni pałacowej, a dzisiejszej kawiarni. Drodzy Państwo, to dosyć enigmatyczny opis, ale okazuje się, że wszystkie z tych przedmiotów jednak przetrwały szczęśliwie do dnia dzisiejszego i mam nadzieję, że w trakcie mojego wystąpienia
one nam tutaj wyjdą, będą się krystalizowały. I tak, drodzy Państwo, udało mi się znaleźć dwa takie zdjęcia jeszcze sprzed 1945 roku, przedstawiające to pierwsze lapidarium. No, widzimy tutaj taki fragmencik tego portalu gotyckiego, który jest tam wspominany, jest maswerk, czyli takie zwieńczenie sklepienia ozdobne, tak proszę mi wybaczyć, nie jestem historykiem sztuki. Na drugim zdjęciu, mili Państwo, mamy już czas okupacji niemieckiej. Być może to są chłopcy ze sławetnego Hitlerjugend. No tak, ale jest tutaj już nasz biedny Mieszko, tak? On nie miał łatwo, drodzy Państwo. Tak domyślamy się, że w 1939 roku został zrzucony po raz pierwszy, ale trafił na dziedziniec muzeum. Tutaj ochrania go portal mieszczański cieszyński, ale ważna informacja, drodzy Państwo. Mamy tutaj bardzo skromnego, cichego człowieka, a jest to postać niezwykła. Wiktor Karger, kustosz muzeum z okresu okupacji, także przedwojenny, postać bardzo ważna dla nas. No i drodzy Państwo, w czasach okupacji panował tutaj porządek, to ten cokół wymieniany wcześniej w informacji w Zaraniu Śląskim, podarowany przez Komendę Wojskową w Cieszynie. W tym czasie znajdowała się na nim po prostu donica, a nad wejściem do stajni, przepraszam za tą jakość zdjęć, nasz projektor nie do końca domaga, ale tutaj mamy po prostu Bibliotekę Szersznika, napis Biblioteka Szersznika i tutaj mamy, mili Państwo, wnętrze tej biblioteki w stajni pałacowej. Jeszcze sobie wrócimy do owej stajni, to przyjdzie ku temu czas, ale mamy czasy powojenne. I to lapidarium troszkę nie domaga, wymaga opieki, czyli ja sobie tak wyodrębniłem taki okres lapidarium drugiej rewizji, tak? Dokładnie na 25-lecie PRL-u w czynie społecznym bardzo, bardzo dobrze zasłużona do dziejów, do badań dziejów Cieszyna grupa tzw. kopidołów cieszyńskich w czynie społecznym postanowiła wysprzątać owe lapidarium. To znaczy oni to nie zrobili bezinteresownie, bo działali tutaj przy muzeum, tutaj w muzeum mieli swoją siedzibę. Muszę też Państwu powiedzieć, że między innymi dzięki ich działalności w muzeum pojawił się pomysł założenia działu archeologii i etatu archeologa. To też jest po części pośrednio ich zasługa. Ale oni tutaj, jak widzimy, dokładnie wzięli się za porządek. No i cały czas te portale tutaj się zachowały. Jest rzeźba Antoniego Padewskiego z dzieciątkiem. Dzieciątko ma jeszcze głowę, za chwilę zobaczymy, że niestety ją straciło. Ale widzicie Państwo, to jest, troszkę wyprzedzam, to jest ta rzeźba, która dzisiaj znajduje się w Parku Pokoju. Dawniej znajdowała się na dziedzińcu i była własnością muzeum. No i tutaj są te zworniki, o których wspominałem. Tak troszkę majaczą, będą obiecuję, wyraźniejsze. I trzecie podejście do lapidarium muzealnego i to już jest ta ważna cenzura, mili Państwo. Mamy ogromny remont Pałacu Laryszów. On zaczyna się w latach 80., a trwa do 2002 roku, więc to jest naprawdę potężny zakres robót. I w tym czasie zdecydowano uporządkować lapidarium na dziedzińcu muzeum. Widzimy tutaj, nie ma jeszcze roślinek, które obecnie nam porastają owe portale. Ten układ przedwojenny jest tutaj zachowany, ale jednocześnie po pewnej rewitalizacji oddaje się Park Pokoju mieszkańcom w Cieszynie na przełomie 2001-2002 roku. No i widzimy tutaj w ten czas urządzone fragment tego lapidarium w Parku Pokoju i już widzimy, drodzy Państwo, braki, które są widoczne gołym okiem. No bo tak, dzieciątko nie ma już głowy, nie ma hutnika, drodzy Państwo. Niestety, nie ma hutnika. Nie ma tej pięknej damy. A zwróćmy uwagę, że ona stoi na tym cokole, który wcześniej przed wojną znajdował się na środku tutaj dziedzińca.
Natomiast ta piękna dama znikła, a niedawno, kiedy zacząłem się interesować lapidarium muzealnym, sama do mnie wróciła, drodzy Państwo. Niestety tylko jej głowa, bo została poddana dekapitacji. Później, bo ona jest tak niezbyt tutaj wygodnie wyeksponowana, możecie Państwo podejść, jeśli macie ochotę zobaczyć. Jest tutaj głowa, szczęśliwie wróciła do nas głowa, ale to już wyprzedzam troszkę to, co chciałem powiedzieć. Widzimy, że losy tego lapidarium rzeczywiście są trudne. I drodzy Państwo, myślę, że już po tym krótkim wstępie, troszkę przyspieszonym z różnych względów, mogę przejść do omawiania konkretnych zabytków. Ten środkowy portal, który jest tutaj widoczny na dziedzińcu muzeum, przez katalog zabytków województwa śląskiego i późniejsze opracowania, to jest powtarzane, określany jest jako późnorenesansowy portal. No, z tym możemy się zgodzić, chociaż rzeczywiście pochodzi z połowy XVII wieku, 1656 rok. Magmerek inicjały IL. No więc możemy przypuszczać, że ta data albo jest, no jest na pewno datą komemoratywną, czyli datą upamiętniającą, tylko nie wiemy tak naprawdę co. To będzie albo remont, albo jakieś ważne wydarzenie w życiu rodziny, albo po prostu ufundowanie tego portalu, czy też całego budynku. No i mam bardzo silne przekonanie, że wiem, który to jest budynek. To znaczy budynku już jako tako nie ma, ale mogę Państwu wskazać lokalizację budynku, którego ten portal strzegł, do którego prowadził. Drodzy Państwo, mamy 1/3 dzisiejszego hotelu pod Jeleniem. Wyobraźmy sobie tą 1/3 graniczącą z kamienicą Konczakowskich. To będzie właśnie kamienica rodziny Szoltysów, piekarzy cieszyńskich. Do owej kamienicy, takiej jeszcze renesansowej, prowadził ów portal. On jest tutaj. Proszę mi wierzyć na słowo, za chwilkę zobaczymy jego powiększenie. Możemy też wskazać, że jest tutaj. No i tutaj jest jego powiększenie. Te rozetki są tutaj bardzo charakterystyczne. One oczywiście mogą się powtarzać. Nie dostrzeżemy tutaj tej daty, ale uważam, że to jest wysoce prawdopodobne, że to może być ten budynek. I drodzy Państwo, w 1911 roku rozpoczęto rozbiórkę tego domu. Jeszcze Gwiazdka Cieszyńska rozpisywała się, że znaleziono tam skarb rodzinny Szoltysów i to była wielka sensacja cieszyńska. Natomiast w roku 1912 stanął tam już znany nam świetnie luksusowy hotel pod Jeleniem, pod Brunatnym Jeleniem. Miał różne nazwy. To tak jak pozwoliłem sobie wysunąć przypuszczenie co do lokalizacji tamtego portalu, tak do tego nie mam pojęcia, nie mam pomysłu, nie umiem go póki co przypisać żadnej kamienicy cieszyńskiej. I co więcej, ukazał się kiedyś taki artykuł Albina Prokopa w Silezji, w którym on opisał kilka takich charakterystycznych portali cieszyńskich, w tym ten najważniejszy dla nas, ten z domu księdza Szersznika, z kartuszem, w którym znalazł się wilk, w którym znalazła się sentencja księdza Wolfa, którą później przyjął ksiądz Szersznik na swój exlibris. Albin Prokop niestety nie wspomina o tym portalu ani o poprzednim. Znów odwołam się do katalogu zabytków, drodzy Państwo. Katalog datuje go na czas przed wybuchem pożaru cieszyńskiego, że już ten odbudowywany Cieszyn, tak to rozumiem, troszkę w innym stylu był odbudowywany, być może w ten sposób to jest datowany, ale w każdym bądź razie tak go katalog datuje. Znacznie więcej jednak można powiedzieć o tych starszych portalach, prawda? Bo teraz patrzymy na portale gotyckie. Co ważne, pochodzą z kościoła świętego Michała Archanioła w Goleszowie. To był kościół, drodzy Państwo, który prawdopodobnie został wbudowany w końcówce XIII wieku, ale same portale są określane na drugą połowę XV wieku. Natomiast, no i tak, myślę, że ważne jeszcze, żebym powiedział, że to, co powiedziałem na początku, że one tutaj trafiają w roku 1935 wraz z owymi zwornikami. To jest ten kościół, który został rozebrany
W latach 20. ubiegłego stulecia, w 21 roku, jeżeli dobrze pamiętam, i na jego miejscu stanęła świątynia neobarokowa zaprojektowana przez Ernesta Altmana. Tutaj można przypuszczać, że ten kościół pochodził z mecenatu książęcego. Generalnie świątynie z tamtego okresu były w Księstwie Cieszyńskim drewniane i to już było coś, jeżeli dana miejscowość miała świątynię. Wiemy o tych miejscowościach między innymi z rejestrów Świętopietrza, prawda? Te miejscowości, które płaciły Świętopietrze, czy też potem z wizytacji biskupich, wiemy, że ta świątynia w danej miejscowości się znajdowała, ale w większości były to drewniane świątynie. Murowana świątynia była w Starym Bielsku, w Pogwizdowie, też tutaj w Goleszowie, no i oczywiście w Cieszynie, w miastach. Ale jeśli chodzi o wioski podcieszyńskie, była to sprawa rzadsza, więc ten mecenat książęcy w przypadku tego kościoła nie jest taki od rzeczy. Szanowni Państwo, na moment przenosimy się z sali pod Aniołami Bawarskimi ku Madonnie Cieszyńskiej. Niewątpliwie jest to najwspanialszy zabytek, który mamy szczęście przechowywać w zbiorach Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Kiedy ją odkryto, była wielką sensacją i nie jestem historykiem sztuki, ale pozwolę sobie na takie określenie, że jest to jedna z najwspanialszych rzeźb gotyckich na terenie naszego kraju, na terenie Polski. Ale, mili Państwo, Madonna wpierw, takie są przypuszczenia badaczy, znajdowała się w rotundzie świętego Mikołaja. Potem trafiła przed górę zamkową. Wiemy to z dawnych rycin przedstawiających Cieszyn. Stała na wysokiej kolumnie. Wreszcie w XIX wieku niechciana, mówiąc oględnie, trafiła na Stary Targ. I tam 22 lata temu została ponownie odkryta. Przypominała z powodu nanoszenia kolejnych polichromii, przypominała rzeźbę barokową i zbudziła wielką sensację, zdziwienie i radość, kiedy podczas konserwacji odkrywano warstwę po warstwie, aż z rzeźby barokowej stała się rzeźbą gotycką. I to nie byle jaką. Szybko znaleziono analogię w Pradze. W Pradze, która w XIV wieku została ozdobiona pracami wybitnego rzeźbiarza i architekta Piotra Parlera, nadwornego rzeźbiarza Luksemburgów. A jeżeli Luksemburgowie, to cieszyński książę Przemek Noszak, który zapragnął ozdobić swoje księstwo pracami tak wielkiego, wybitnego mistrza. Jego mecenat objął Cieszyn i okazuje się, że również prawdopodobnie okoliczne wioski. Zachował się nagrobek w kościele Marii Magdaleny, dawnej świątyni Dominikanów. Nagrobek, który prawdopodobnie przedstawia właśnie postać księcia Przemysława Noszaka. Zachowały się tarcze z orłem księcia Przemka Noszaka, ściągnięte z wieży zamkowej. I zachowały się pewne relikty spoza Cieszyna, które też łączone są z Pragą. Madonna trafiła ze Starego Targu wprost do zbiorów muzealnych i była eksponowana tutaj na ekspozycji. Nie zasiliła, mówiąc kolokwialnie, lapidarium muzealnego. Lecz kiedy utworzono to lapidarium w roku 1935 na dziedzińcu Pałacu Laryszów, tak jak już Państwu mówiłem, jednymi z pierwszych eksponatów tam prezentowanych były gotyckie portale z kościoła Archanioła Michała w Goleszowie, kościoła, który został rozebrany w 1921 roku. A wraz z portalami na dziedziniec trafiły zworniki pochodzące z tamtego kościoła. Pierwszy zwornik przedstawia orła księstwa cieszyńskiego, a drugi głowę Chrystusa. I większość badaczy dotychczas oraz katalog zabytków województwa śląskiego informują, przekazują, że zarówno portale gotyckie, jak i owe zworniki pochodzą z drugiej połowy XV wieku. Ale profesor Czechowicz, wybitny znawca mecenatu książąt śląskich, zwraca uwagę jako historyk sztuki na pewne cechy zewnętrzne zarówno tarczy z orłem, jak i twarzy Pana Jezusa, na ich związki z Pragą, rzeźbami pochodzącymi, znajdującymi się w Pradze.
ale zwraca również uwagę, że są to rzeźby nie z drugiej połowy XV wieku, ale XIV-wieczne. I widzi wyraźne analogie, chociażby w sposobie uchwycenia twarzy Pana Jezusa oraz przedstawieniu tarczy, na której znajduje się orzeł piastowski. Zatem zdaniem profesora Czechowicza należy datować owe zwórniki na ostatnią ćwierć XIV wieku. W tym czasie właśnie najwybitniejszym, najważniejszym warsztatem rzeźbiarskim praskim jest warsztat Piotra Parlera. I to z dziełami Piotra Parlera porównuje owe zwórniki profesor Czechowicz. Co więcej, widzi właśnie w tak ambitnej inwestycji w małej miejscowości, jaką był ówcześnie Goleszów, widzi dokonanie księcia Przemysława Noszaka, jego mecenat, jego fundację. Zatem moglibyśmy przyjąć, że owe zwórniki, które dopiero po 2000 roku z dziedzińca zostały przeniesione na ekspozycję stałą Muzeum Śląska Cieszyńskiego, a portale stoją tam i cieszą nasze oko do dzisiaj. Zatem można wnioskować, że po działalności warsztatu Piotra Parlera, bo on osobiście w Cieszynie nie działał, natomiast nikt kamieni z księstwa cieszyńskiego do Pragi nie woził, zatem domniemanie najprawdopodobniej słuszne, że z Pragi przyjechał ktoś z warsztatu Piotra Parlera i jakiś czas w księstwie cieszyńskim pod koniec XIV wieku działał, jest słuszne to domniemanie. I po działalności tego warsztatu mamy tarcze, tak jak mówiłem, z orłem piastowskim ściągnięte z wieży zamkowej, przepiękną, wspaniałą, spektakularną Madonnę z Dzieciątkiem, nagrobek najprawdopodobniej przedstawiający księcia Przemysława Noszaka z kościoła Marii Magdaleny i owe zwórniki. A to też każe nam patrzeć na księcia Przemysława Noszaka jako osobę bardzo ambitną, chcącą w pewnym sensie nawiązać do wielkich działań, do mecenatu Luksemburgów praskich. Nie było powodów, żeby odmawiać tego mecenatu księciu, który był ich prawą ręką, ich dyplomatą. Chciał mocno zaznaczyć swoją potęgę również w stolicy swojego księstwa, więc myślę, że przypuszczenie, że śladów działalności warsztatu parlerowskiego w Cieszynie było dawniej więcej, jest uprawnione. Patrzymy tylko na pewną reminiscencję tej działalności, której, tak jak mówiłem, najwspanialszym, najpiękniejszym przykładem jest Madonna z Dzieciątkiem. Tutaj pozwoliłem sobie jeszcze zamieścić właśnie dwie fotografie przypominające, jak te zwórniki dawniej były umieszczone na polu, w lapidarium. Dzisiaj znajdują się już na ekspozycji obok owej tarczy z wieży zamkowej obok słynnej i pięknej Madonny z Dzieciątkiem. Drodzy Państwo, ławka, ona kradnie show na naszym lapidarium, tak? Zwraca uwagę na siebie, no nie jest anonimowa, absolutnie, a trafiła tutaj dosyć późno, to po 2002 roku, kiedy miał miejsce remont dzisiejszej komendy policji tutaj w Cieszynie. I drodzy Państwo, jak świetnie wiemy, to były dawne koszary cieszyńskie, prawda? A dokładnie tam, gdzie dzisiaj znajduje się komenda, to w tym miejscu dawniej znajdowała się wartownia, główna wartownia owych koszar. I podczas tego remontu w fragmentach, w kawałkach właśnie zakopaną w ziemi znaleziono tą ławkę. No, pewnie po roku 1918 uległa zniszczeniu, już na pewno po roku 1945. Tego nie udało mi się ustalić. Ławka, mili Państwo, została, co można wywnioskować z daty, która się na niej pojawia, została ufundowana w 1906 roku przez żołnierzy 54. Pułku Piechoty. Ufundowana, postawiona na pamiątkę po nich. Rok 1906 to jest czas wielkich manewrów tutaj w Cieszynie. Przyjeżdża tutaj cesarz Franciszek Józef, dlatego Mariusz Makowski wysunął taką tezę, że być może to właśnie cesarz brał udział w otwarciu uroczystym tej ławeczki. Być może na niej siedział, ale dlaczego ta ławka powstała? No, żołnierze 54. Pułku żegnali się z Cieszynem. Po
tych manewrach pułk był przebazowany, został przerzucony na Bałkany. To był bardzo trudny teren. W tym czasie ten kocioł bałkański cały czas płonął. Austria brała udział w tych wojnach bałkańskich i tam został pułk przebazowany. Nam został 100. pułk i 31. pułk. Natomiast, drodzy Państwo, ten pułk miał w swojej nazwie nazwisko księcia Altstarhenberga. To jest o tyle ciekawa postać, bo to był dowódca obrony Wiednia w 1683 roku i za swoje zasługi dostał wieczysty pułk. Znaczy mamy wiek XX, prawda? Wiek XVII dawno już minął, ale pułk stacjonujący w Cieszynie nadal nosi przydomek na cześć księcia, który obronił, częściowo odpowiadał za obronę Wiednia, za sukces obrony w 1683 roku. I teraz istnieje takie domniemanie wysunięte, drodzy Państwo, że być może ową ławeczkę wykonał zakład Ludwika Kameca, czyli tego słynnego dewelopera, jeśli mogę się tak wyrazić, cieszyńskiego, który częściowo też wznosił koszary. Domniemanie wsparte jest tym, że w jego ogrodzie znajdowała się bliźniacza ławeczka, drodzy Państwo. Obecnie stoi niedaleko parku Sikory, czyli obie ławki szczęśliwie przetrwały do dnia dzisiejszego. Mamy ten kamień, który wspomina Zaranie Śląskie. Pokój wchodzącym, zdrowie wychodzącym. To jest taka sentencja często pojawiająca się, mili Państwo, na bramach miejskich, ale też nad bramami, które prowadzą, no właśnie, na podwórze budynków, na dziedzińce. Witają i żegnają wędrowców. No i teraz, dlaczego ta powtarzalność tego motywu jest taka ważna? No bo są takie domniemania, że to nadproże z fragmentem tej sentencji pochodzi z kościoła w Goleszowie. Pojawiła się taka teoria. Inne domniemanie wysunięte przez profesora i jego panica prowadzi w kierunku nagrobka cieszyńskiego. Ale ja bym ufał zaraniu cieszyńskiemu, no bo przecież rok 1935 to jest czas, kiedy sprowadzamy z Goleszowa owe portale i zworniki. No to chyba wiedzielibyśmy, że nadproże też pochodzi z Goleszowa, a nie z Cieszyna, tak? Oni nie są do końca pewni, skąd dokładnie pochodzi ten kamień. Też to wywodzą na podstawie tej sentencji, ale myślę, że taką wiedzę, że on pochodzi, ten kamień z Goleszowa, mieliby na ten czas. Więc to bym odrzucił. Nie jest też to na pewno na nagrobek. No i warto wspomnieć, mili Państwo, że Cieszyn miał trzy główne bramy, prawda? Bramę wodną, tą, która prowadziła na drugi brzeg Olzy, jak gdyby była częścią tego międzynarodowego szlaku prowadzącego z Pragi do Krakowa. Czyli na drugim końcu bramy wodnej stała wyższa brama prowadząca właśnie w kierunku na Kraków. No i brama frysztacka, tak? Na frysztackim przedmieściu prowadząca do Frysztatu. I teraz tak, drodzy Państwo, wyższa brama pojawia nam się już w źródłach historycznych w połowie XV wieku, a to by znaczyło, że znowu musimy czytać na nowo rozwój Cieszyna i te teorie bardzo mocno weryfikować na temat wzrostu Cieszyna w średniowieczu. Wydaje się, że już w połowie XV wieku Cieszyn był otulony murami miejskimi, skoro miał wyższą bramę, a za nią przedmieście. Czyli to znowu wzmaga nasze dyskusje na temat pierwotnej lokalizacji rynku cieszyńskiego, ratusza, ale to przyczynek do dyskusji na przyszłość. Natomiast, drodzy Państwo, wiemy, że owa wyższa brama runęła już w roku 1786 i być może z tego czasu ten kamień już pochodzi. To był czas, kiedy Cieszynem wstrząsnęły dwa trzęsienia ziemi i zostały odnotowane nawet w ówczesnej prasie. Jeśli chodzi o moją rodzinną miejscowość, to odnotowano, że zawaliła się jedna ze ścian pałacu baronów Kaliszów i zginął jeden z robotników, a w Cieszynie runęła wyższa brama, a przynajmniej została poważnie uszkodzona, a reszty dopełnił ów pożar z 1789 roku, a potem, mili Państwo, ksiądz Szersznik, kiedy został wyznaczony przez władze miejskie do odbudowy miasta razem z dyrektorem Urzędu Budowlanego Jakobim rekomendowali rozbiórkę tych murów. Tak, i to się dokonało. Mury w pewnym sensie były też takim rezerwuarem budulca w czasie owej
odbudowy. Kolejny bardzo niepozorny kamień to kamień graniczny. Tutaj nie ma żadnej filozofii, drodzy Państwo, jest to prywatny kamień słynnej rodziny Fuldów. W tym wypadku domyślamy się, że Fritza Fuldy pochodzi z jego działki. To znaczy, ja wiem, skąd on tutaj do nas trafił, ale nie wiem, czy mogę powiedzieć, więc pozostajmy na tym. Ale mieli Państwo, rzeczywiście to można wiązać z Fuldami. No, niedawno nasza pani dyrektor prowadziła spacer poświęcony Fuldom. Ja tylko tak prywatnie wspomnę, że moją ulubioną, ukochaną realizacją Fritza Fuldy jest ten niepozorny na ulicy Głębokiej schowany w jej dolnym biegu domek zbudowany, zaprojektowany przez niego i zbudowany dla Róży Brix, prawda? Czyli jedyny neogotycki domek w Cieszynie, tak na szybko, jeśli kojarzę. Na pewno na Głębokiej jedyny neogotycki domek. To się wiąże z moim sentymentem do czasów, kiedy studiowałem w Krakowie, w tym starym kampusie uniwersyteckim. Tam miałem albo oryginalny gotyk, albo właśnie neogotyk, więc stąd mój wielki sentyment dla Fritza Fuldy. Natomiast tutaj kolejny graniczny kamień komory cieszyńskiej, prawda? Czasem miejscowi tłumaczyli, drodzy Państwo, wybaczcie mi za ten nieśmieszny żart, TK też kradzione, prawda? Tak go tłumaczono. Natomiast, drodzy Państwo, te kamienie to bardzo wzruszające, są nadal rozsiane po polach, na wsiach cieszyńskich, a nawet w samym Cieszynie można je spotkać gdzieś na łąkach. To nam mówi o tym, że na przestrzeni mniej więcej 200 lat one były masowo produkowane. No chodziło o to, żeby oddzielić, drodzy Państwo, tutaj nie ma żadnej filozofii, oddzielić włości książęce od włości prywatnych. Tych włości prywatnych było tutaj coraz więcej w Księstwie Cieszyńskim, chociażby ze względu na owe zniesienie poddaństwa przez cesarza Józefa II. Chociażby dlatego, że Księstwo Cieszyńskie było wyjątkowe na wielu polach. Wyobraźmy sobie, drodzy Państwo, że pod koniec XVIII wieku, kiedy następuje ten kryzys szlachty wywołany między innymi wojnami napoleońskimi, korzysta na tym książę Albert Sasko-Cieszyński, skupuje masowo te majątki szlacheckie, powiększa tą domenę książęcą, tą cieszyńską komorę, ale korzystają też na tym zaradni chłopi cieszyńscy. To właśnie jest fenomen tej ziemi, prawda, że oni mają swoje księgozbiory, swoje exlibrisy, że umieją czytać, prawda, pisać, ale jednocześnie są niezwykle przedsiębiorczy i Józef Chlebowczyk obliczał, że około 6% wiosek cieszyńskich znajdowało się w rękach prywatnych chłopów. Nie tylko były to kilkudziesięciohektarowe gospodarstwa, nie tylko były to całe folwarki, ale czasem były to kawałki bądź całe wsie, więc to jest pewien fenomen. I takie kamienie były bardzo potrzebne, prawda, do wyraźnego rozdzielenia, co jest książęce, a co jest prywatne. I no, nie zawsze tutaj chodziło o oddzielenie ziemi książęcej od chłopskiej, czasem też od szlacheckiej. Troszkę się zagalopowałem, drodzy Państwo, ale generalnie chciałem też wspomnieć, że owa komora cieszyńska powstała po śmierci Elżbiety Lukrecji, naszej ostatniej piastówny cieszyńskiej. Habsburgowie, stając się właścicielami księstwa cieszyńskiego, zamienili go w taką, w pewnym sensie, fabrykę pieniędzy. Tak? To nie była dla nich ważna ziemia. To się zmienia z Albertem Sasko-Cieszyńskim, ale do tego czasu to jest po prostu ziemia, która ma dostarczać konkretny dochód. A żeby dostarczyć konkretny dochód, trzeba go zmaksymalizować wysiłki w tym kierunku. Tak? Dlatego był potrzebny sprawny zarząd tej dawnej domeny książęcej. Ona wraz ze śmiercią Elżbiety Lukrecji była dosyć mocno okrojona, drodzy Państwo, bo nasi piastowie cieszyńscy byli jednak utracjuszami, to wielkimi, a prym im wiódł właśnie książę Wacław Adam i jego syn Fryderyk Kazimierz na Bielsku. Panowie tak bardzo się zapędzili w swoich wydatkach, że należało zlicytować klucz frysztacki, frydecki, bielski, skoczowsko-strumieński, prawda? No, książęta zostali tylko z kluczem cieszyńskim, dość mocno zrujnowani. Potem Adam Wacław z posagu swojej żony księżniczki Kurlandzkiej i uwaga, drodzy Państwo, z dobrowolnej składki szlachty cieszyńskiej, to był jeden z tutaj z ich postulatów, z dobrowolnej składki szlachty cieszyńskiej udało się odkupić klucz skoczowsko-strumieński. On już do 1918 roku pozostał w tej domenie książęcej, więc z resztek tej domeny piastów cieszyńskich Habsburgowie utworzyli to potężne latyfundium, które pomnażali, a szczególne zasługi tutaj położył właśnie Albert Sasko-Cieszyński, bo to nie tylko będą sprawnie funkcjonujące folwarki, ale to też będą pierwsze zakłady, prawda?
czy huty, czy później fabryki likierów, czy też browar, który do dzisiaj funkcjonuje w Cieszynie. Więc to jest tak naprawdę potężne przedsiębiorstwo, owa Komora Cieszyńska. No a tutaj pewien symbol końca tych rządów Habsburgów, słup graniczny, mieli Państwo. Słup graniczny, który trafił do naszego lapidarium niedawno, zupełnie niedawno został postawiony tak, jak powinien być wyeksponowany. Zwracam uwagę, że to jest ten oryginalny słup graniczny z roku 1920, ten, który stoi przed Muzeum w Czeskim Cieszynie, jest słupem późniejszym, w dodatku jest repliką, my patrzymy na oryginał. Ale drodzy Państwo, no, konferencja ambasadorów w SPA 28 lipca 1920 roku zdecydowała arbitralnie, że świetnie to wiemy, mniej więcej, proszę mi wybaczyć za ten skrót myślowy, wzdłuż rzeki Olzy dawne Księstwo Cieszyńskie zostanie podzielone. To nie zadowalało nikogo, prawda? Więc ten słup w pewnym sensie jest dla mnie symbolem końca marzeń, czy to Polaków, czy Czechów, o posiadaniu całego zasobnego, pięknego Księstwa Cieszyńskiego, ale jest też końcem marzeń Niemców cieszyńskich o autonomicznym terenie, o zachowaniu tego charakteru Księstwa Cieszyńskiego. Ale o tym, o czym mówiłem przed chwilą, do tego nawiążemy, jest końcem marzeń Habsburgów o zachowaniu ich domeny. Oni będą się sądzić po roku 1920 z państwem polskim, z państwem czeskim. Oba kraje zdecydowały się nie ulegać roszczeniom Habsburgów. Co ciekawe, Polska zgodziła się na zachowanie majątku przez Habsburgów żywieckich, boczną linię Habsburgów cieszyńskich, a to dlatego, że Habsburgowie żywieccy byli spolonizowani, nawet byli przymierzani do polskiego tronu jeszcze w czasie I wojny światowej. Natomiast Węgry uszanowały książąt cieszyńskich i książęta cieszyńscy zachowali swój majątek na Węgrzech. I tam też właściwie udali się na emigrację po roku 1918. Natomiast jeśli chodzi o ich majątek w późniejszej Polsce, no to te zabiegi spełzły na niczym. Tutaj rzecz, o której wiele nie da się powiedzieć, po prostu fragment rynsztoku, drodzy Państwo, jak mi powiedziano, prawdopodobnie XIX-wiecznego. Tutaj również niewiele da się powiedzieć o tym kamieniu, poza tym, że jeszcze da się odczytać to, co na nim jest. No, czyli znowu data upamiętniająca, tylko nie wiem co. Szukałem długo, co mogło się wydarzyć w tym czasie w Cieszynie, w okolicy. Nic mi nie wychodzi. Data oczywiście, sam rok jest dosyć sugestywny, bo to jest podpisanie pokoju cieszyńskiego, tylko to jest maj, prawda, a tutaj mamy już czerwiec. No ale w każdym razie ktoś coś kiedyś najprawdopodobniej w Cieszynie tym kamieniem chciał upamiętnić. Rzecz, którą możemy pominąć, bo to jest fragment kamyka, który znajduje się, drodzy Państwo, wyobraźmy sobie, że wchodzimy teraz na dziedziniec od Parku Pokoju i jak wchodzimy na dziedziniec, to po prawej stronie schylimy się nieco i na samym przyziemiu fundamentowym zauważymy wyróżniający się od kuty nieotynkowany kawałek kamienia, w ten sposób obrobiony, na którym zauważymy, mili Państwo, fragment daty. To tutaj, to już nawet dzisiaj jest nieczytelne, ale to jest 1780 ileś i tutaj mamy znak kamieniarski, drodzy Państwo. No i co by to mogło być? No, też do końca nie wiemy. Upamiętnienie jakichś prac, prawda, tutaj. Być może tą ostatnią cyfrą byłaby dziewiątka, czyli odbudowujemy tutaj coś po pożarze. Przypominam, pałac, w którym obecnie się znajdujemy, stanął mniej więcej w roku 1796. Wybudował go hrabia Jan Laryż, ale żeby wybudować ten pałac, musiał kupić jeszcze sąsiednią działkę, mały domek mieszczański rodziny Smolańskich. I wtedy dopiero miał przestrzeń, żeby wybudować tą część pałacu. Więc może do momentu budowy pałacu był jakiś czas jeszcze na remont po pożarze. To jest bardzo dalekie domniemanie, drodzy Państwo. Faktem jest, że taka ciekawa data się tam znalazła. Jest troszkę tajemnicza. No jest ten żub ze stajni pałacowej, prawda? Do dzisiaj zachowany tam w obecnej kawiarni. Pod nim leży drugi, który jest rozbity, więc dwa żłoby nam się zachowały. I to jest, mili Państwo, rzecz niezwykła, prawda? Ta nasza stajnia cieszyńska
No nie ma analogii nigdzie w okolicy. No już nawet pomijając ten fakt pewnej nonszalancji hrabiów, myślę, że nie zdradzę dużej tajemnicy, ale postaram się nie mówić szczegółów. Drodzy Państwo, właśnie hrabiów Laryszów, bo do niedawna twierdzono, że autorem tego skrzydła, fundatorem była rodzina Saint-Genoa, a projektantem Józef Kornhäusel. Dzisiaj wydaje się w świetle pewnych ustaleń, że było troszkę inaczej i na ten temat będzie poprowadzone w nadchodzącym roku spotkanie szerznikowskie. Dlatego już Państwa serdecznie zapraszam na to spotkanie. Myślę, że będzie arcyciekawe. Odkrywca tych informacji nas zaszczyci swoją obecnością. Natomiast, drodzy Państwo, z tego wynika, że to Laryszowie wybudowali ową stajnię i było to swego rodzaju nonszalancją, żeby w tak spektakularnym budynku po pomieszczeniu umieścić stajnię, bo, drodzy Państwo, to jest niesamowite sklepienie palmowe, jedyne takie w Cieszynie i w okolicy, nie znajduje analogii, podparte największą kolumną, jaką znajduje w Cieszynie i w najbliższej okolicy, na 16 koni przeznaczone, wiemy to, stojących sobie luksusowo w okręgu, prawda? Stąd ów żłób się tam znalazł. Drodzy Państwo, to jest plan naszego pałacu i sąsiedniej okolicy z 1840 roku. Widzimy tutaj to obecne teren obecnego lapidarium parkowego, prawda? Ten skrawek parku pokoju, w którym dzisiaj znajduje się lapidarium parkowe. Tutaj znajdowała się też altana pałacowa, natomiast to byłaby ta posesja smoleńskich, którą Jan Larysz sobie dokupił, żeby postawić tą pierwszą część pałacu, a to jest oczywiście to skrzydło dobudowane nieco później, jak teraz wynika z tych najnowszych ustaleń. Mili Państwo, i tym sposobem przeszliśmy już do parku pokoju. Zostawiliśmy nasz dziedziniec. I co nas wita? Wchodząc do lapidarium w parku pokoju, witają nas dwie rzeźby pochodzące z Dzięgielowa. Zostały ufundowane przez rodzinę Goczałkowskich, dziedziczącą Dzięgielów po rodzinie Czelo. Goczałkowcy ufundowali rzeźby świętego Antoniego Padewskiego i świętego Floriana. W 1936 roku dwie te rzeźby zostały przeniesione tutaj do Cieszyna. Zachowała się nawet w księgach rachunkowych miasta Cieszyna wzmianka o tym, ile to kosztowało. Dokonała tego firma Jana Swarowskiego. Postawiono je tutaj w Cieszynie. Natomiast rzeźbę Antoniego i rzeźbę Floriana przypisuje się bardzo solidnemu cieszyńskiemu rzeźbiarzowi Antoniemu Stanettiemu. To był cieszyński Włoch, drodzy Państwo. Tych Włochów trochę tutaj w Cieszynie było. Oni od drugiej połowy XVII wieku przybywali tutaj dosyć chętnie, bo mamy i likiernię włoską zlokalizowaną przy rynku, i pierwsi kominiarze cieszyńscy to będą Włosi, i nasz Antoni Stanetti, który kształci się u swojego stryja we Wiedniu, który przez historyków sztuki jest określany jako całkiem sprawny rzeźbiarz, a najważniejsze, że nasz. Moją ulubioną, jeśli znowu mogę sobie na to pozwolić jako prelegent uwagę, moją ulubioną realizacją Stanettiego jest krzyż na placu Świętego Krzyża z tym słynnym chronostychem, o którym już tyle mówiłem, który kryje w sobie, ma zaszyfrowaną datę 1764, a Florian i Antoni to 1756. To jeszcze, drodzy Państwo, fotografia z Dzięgielowa, gdzieś z okolic zamku Goczałkowskich, świętego Floriana, a tutaj raz jeszcze święty Antoni z Dzieciątkiem. To ten, który już nam się tam wcześniej, drodzy Państwo, pojawiał, ta smutna rzeźba, w której Dzieciątko utraciło niestety swoją główkę. Więc te dekapitacje naszych rzeźb zdarzają się dosyć często, ale tutaj, drodzy Państwo, historia jest niezwykle bogata tej rzeźby. I najważniejsze ustalenia na jej temat zawdzięczamy Czesławowi Krainie. On tutaj kilka mitów zweryfikował i wydaje się, że dosyć solidnie udokumentował losy tej rzeźby. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że znowu to jest Stanetti. Tylko tak prawdopodobnie rzeźba
powstała przed 1734 rokiem i pierwotnie znajdowała się właśnie przed ową bramą wodną, drodzy Państwo. Widzimy to jeszcze tutaj na miedziorycie przedstawiającym Cieszyn, miedziorycie Wernera. Tutaj jest stojący do dzisiaj tam Jan Nepomucen, a tutaj był nasz Antoni, tutaj może dobrze widoczny chociaż będzie cokół, ale proszę mi wierzyć na słowo, tutaj jest Antoni Padewski, drodzy Państwo. I on tam sobie stał do roku 1840, kiedy zaszła potrzeba rozbudowania tego budynku, budynku, w którym pobierano opłatę za przejazd mostem. Kiedy zaszła ta potrzeba, Antoniego przeniesiono na przeciwległy brzeg. I wtedy to on sobie już tak stał, ale vis-a-vis do Jana Nepomucena. W czasie okupacji niemieckiej, chyba w 1942 roku, Antoni został przeniesiony na dziedziniec muzealny. Prawdopodobnie zamierzano wykonać tutaj prace konserwatorskie, a w 2002 roku, czy też 2001, został przeniesiony do lapidarium w Parku Pokoju. Więc troszkę się napodróżował. Tutaj były różne pomysły, że on stał przed bramą młyńską w Cieszynie. To wszystko udało się Czesławowi zweryfikować, drodzy Państwo. Ale z naszym Antonim historia jest jeszcze taka ciekawa, bo on sobie stoi na takim improwizowanym cokoliku, drodzy Państwo. Widzimy na nim tutaj herb cieszyński i to jest oryginalny fragment naszej fontanny świętego Floriana. Bo drodzy Państwo, historia robi się coraz ciekawsza. Nasz święty Florian na najstarszym zdjęciu, które przedstawia nasz rynek, to jest około 1860 roku, czyli to są początki cieszyńskiej fotografii, tak można by też powiedzieć. Mili Państwo, święty Florian, wyrzeźbiony przez prawdopodobnie Donaja w 1777 roku, ta podstawa z herbem Cieszyna, potem jeszcze tutaj jakiś fragment cokoliku i jeszcze taki malutki fragmencik z napisem. Zwracam na to uwagę, bo w 1942 roku Niemcy rozpoczęli remont rynku. Ta dzisiejsza kostka brukowa, która wróci, uspokajam Państwa, z powrotem na rynek, położona została przez Niemców w tamtym czasie. Ale również miał miejsce remont Floriana. I okazuje się, że z tego XVIII-wiecznego Floriana został nam tylko sam Florian. Bo całą resztę Niemcy zrewitalizowali, ale tak naprawdę zastąpili. A więc ten cokół oryginalny, ta podstawa bezpośrednio pod rzeźbą trafiła do lapidarium muzealnego. Zastąpiła ją kopia, ale już z datą 1777 i 1942. Tutaj mieliśmy taką dosyć prostą formę dalszej części tego cokołu, a tutaj widzimy już taką bardziej wysublimowaną, barokową, bym powiedział. No tutaj pozwolono sobie na pewną, że tak powiem, nonszalancję w tym względzie. Stracił nam się ten fragment, ten cokolik z nieznaną sentencją. No i też nieco zmieniły się tutaj te części z głowami, czy też z maszkaronami, bo widzimy, że tutaj mamy te obramowania proste, a tutaj już są takie bardziej schodkowe, prawda? Więc zakładamy, że tylko Florian jest oryginalny. Do tego jeszcze sobie pozwolę wrócić, drodzy Państwo, bo wczoraj miałem zupełnym zrządzeniem losu, udało mi się odkryć, gdzie jest ten fragment, ten z napisem. Natomiast święty Florian zastąpił fontannę z Neptunem, do której jeszcze nawiążę. Tutaj już wyprzedzam, mamy głowę, szczęśliwie przetrwała po tej starszej fontannie cieszyńskiej. Po niej nastąpił Florian, ale już pod koniec XIX wieku kombinowano, żeby świętego Floriana zastąpić taką spektakularną realizacją fontanny poświęconej cesarzowi Franciszkowi Józefowi, drodzy Państwo. Zbierano na to środki, tutaj mamy rok 1900, zbierano na to środki, ale przyszła ta wielka wojna, która zakończyła piękną cieszyńską epokę, epokę Małego Wiednia w Cieszynie. I niemałe środki przeznaczono po prostu na poczet Czerwonego Krzyża. Podobnie się stało z fundacją księdza Leopolda Jana Szersznika. On swój osobisty majątek zapisał na poczet
uczniów, gimnazjum, ale przede wszystkim muzeum i biblioteki, troszcząc się o to, żeby jego dzieło trwało. I ta fundacja, bardzo zniszczona przez inflację, ale przetrwała do I wojny światowej i została zarekwirowana, nigdy nie została nam zwrócona, drodzy Państwo. Tak jak nigdy nie została zrealizowana ta fontanna według tego projektu z początku XX wieku. Ale zrealizowano inny pomnik poświęcony Franciszkowi Józefowi. Ten zlokalizowany w Lasku Miejskim, prawda? Projektu Jana Obefa i rzeźbiarza wiedeńskiego, on zaprojektował ten pomnik i go wykonał, wyrzeźbił. Natomiast, drodzy Państwo, widzimy tutaj fragment z tego pomnika, fragment korony, głowę cesarza. Jest muszla, która jest dla mnie pewną zagadką, to znaczy na zdjęciach, na planach tego pomnika tej muszli nie widać. Wydaje się być wykonana z podobnego materiału jednak. Wiemy, że u podstawy tego pomnika z cesarzem znajdowała się mini fontanna i może to jest jakaś część z tej mini fontanny. Natomiast znowu proszę mi wybaczyć, bardzo prywatna wstawka. Ta muszla bardzo mi się kojarzy z moją ukochaną mapą księstwa cieszyńskiego autorstwa Jonasza Nigryniego, drodzy Państwo. Tutaj mamy legendę oryginalnej mapy wydanej w Cieszynie w 1724 roku przez Jonasza Nigryniego i mamy tutaj na szczycie tej legendy busolę, a na wersji mapy, która jest niemal tak samo ekstremalnie rzadka, już nie będę się zagłębiał dlaczego, wiemy co spotkało Nigryniego, został uwięziony, ale norymberski kartograf i budowniczy instrumentów astronomicznych Jan Filip Andrae też został oskarżony o pisanie pamfletów na cesarza oraz za produkcję zakazanej mapy cieszyńskiej. Tylko my do dzisiaj nie wiemy, dlaczego ona była zakazana. I ta wersja norymberska, którą my mamy w kolekcji muzealnej, tutaj, drodzy Państwo, pozwoliłem sobie na tą dygresję, bo busolę zastąpiła właśnie muszla. I to mi się bardzo, ilekroć na nią patrzę, bardzo mi się to kojarzy, kiedy jestem w lapidarium. Tak, a tutaj jeszcze jedna wstawka. Mieliśmy, drodzy Państwo, komorę cieszyńską i tutaj zarówno Nigrini, jak i Andrae zapisali sobie taką sygnaturę do miejscowości, które Bona Camera Dux Teschinensis, czyli dobra kamery książęcej cieszyńskiej, prawda? Kółeczko z kropeczką w środku to miejscowości książęce, pozostałe miejscowości to po prostu kółeczka puste w środku. Tak to można rozpoznać patrząc na mapę Nigriniego. Wracamy do pomnika Józefa, fragment głowy w naszym właściwie miejskim lapidarium, korona i muszla, której nigdzie nie widać. Natomiast mamy w zbiorach muzeum, drodzy Państwo, tablicę, która znajdowała się na tyłach tego pomnika, tablicę, która upamiętniała moment odsłonięcia pomnika oraz tych, którzy zorganizowali zbiórkę. To znaczy zbiórkę zainicjowało Stowarzyszenie Weteranów Cieszyńskich Wojennych, ale także i może przede wszystkim dokończyło tą zbiórkę Stowarzyszenie Kupców i Rzemieślników. I takowa tablica, której treść po przetłumaczeniu brzmi mniej więcej tak, w patriotycznej czci pomnik ufundowali kupcy i rzemieślnicy w Cieszynie, wsparci szlachetnością ofiarodawców, odsłonięty 16 października 1910 roku. I tablica znajduje się w zbiorach muzealnych, została szczęśliwie odnaleziona przez Mariusza Makowskiego. A drodzy Państwo, tutaj pewien recykling pomnikowy, bo jak gdyby ta część, która otulała Franciszka Józefa, przetrwała. Franciszek Józef został zniszczony w roku 1918, a ostatecznie w roku 1920 nakazano usunięcie i tak te fragmenty trafiły do zbiorów muzealnych, a w roku 1931 Jan Raszka był autorem tego monumentalnego pomnika pierwszego księcia cieszyńskiego. Drodzy Państwo, to jest prawie tona miedzi. Wracam do tego zdjęcia, na którym jest Wiktor Karger. Ten człowiek nie tylko uratował Polonika w zbiorach tego muzeum, ale wydaje się, że osłonił swoim prestiżem też Mieszka. No, drodzy Państwo, w warunkach wojennych tona miedzi to nie przelewki, prawda? Nie zdążono go przetopić. Mieszko w 1939 roku, tak jak mówiłem, trafił do lapidarium muzealnego. W roku 1957 powrócił na swoje miejsce.
No i o tempora o mores, prawda? Nie będę nic więcej mówił, pozwolicie Państwo. Ale tak jak tam dopatrzyliśmy się Kargera, prawda? Tak tutaj na tym zdjęciu, no i znowu przepraszam, że jest dosyć niewyraźnie, dopatrzyłem się Franciszka Popiołka. To te dwa filary Muzeum Cieszyńskiego, Karger i Popiołek. Tutaj przy Mieszku jest Popiołek, ten pan w cylindrze, bardzo elegancki zawsze. Wreszcie możemy przejść do kolejnego pomnika, który stoi w centrum lapidarium w Parku Pokoju, czyli pomnik mojego ulubionego Józefa II. Mili Państwo, to jest trochę taka masówka, brzydko mówiąc. Ponad setka takich pomników stanęła na Morawach, na Śląsku Austriackim, w Czechach, w niektórych rejonach Austrii. Jego geneza jest taka, że w 1884 roku władze cieszyńskie z burmistrzem Janem Demlem na czele postanowiły zastąpić Jana Nepomucena stojącego na środku Placu Dominikańskiego właśnie pomnikiem tego oświeconego cesarza. No i była to taka drobna złośliwość, drodzy Państwo, liberałów cieszyńskich wobec Kościoła katolickiego, ale cesarz w tym czasie był masowo właśnie zamawiany w owej hucie w Blańsku, bo mieliśmy stuletnią rocznicę tego słynnego jego dekretu, w którym on znosił poddaństwo chłopów oraz patentu tolerancyjnego dla ewangelików, prawda? Do tego momentu w Księstwie Cieszyńskim funkcjonował tylko Kościół Jezusowy, a dzięki patentowi cesarza pojawiło się 10 kolejnych kościołów luterańskich. I cesarz rzeczywiście trzyma w dłoni ten dekret. Nie patent, tak jak ja sobie myślałem, tylko trzyma tam ów dekret o uwolnieniu chłopów, jeśli tak można powiedzieć. Tutaj bliźniaczy pomnik, ale z Opawy. Ten cokół był naprawdę monumentalny, a tutaj nasz cieszyński na Placu Dominikańskim. Drodzy Państwo, no oczywiście ta sama historia jak z Franciszkiem Józefem. Po roku 1918 uznano, że już z polskiej perspektywy ten obrzydliwy zaborca nie może tam dłużej stać i został przeniesiony na dziedziniec pałaców, stał się częścią późniejszego lapidarium muzealnego. Tutaj sobie stoi pod tym niezidentyfikowanym przeze mnie portalem, prawda? I teraz tak, drodzy Państwo, patentu już nie mamy, prawda, tutaj i nie ma czapeczki, ale spokojnie, czapeczka jest w zbiorach muzealnych. Tylko trzeba coś tutaj pomyśleć, bo obecnie służy tam to miejsce jako popielniczka taka parkowa, więc niezbyt to godne. Drodzy Państwo, kolejny fragment zachowany tam w Parku Pokoju to fragment znowuż kolejnego portalu miejskiego z kamienicy mieszczańskiej. Tutaj mamy to szczęście, że zachował się ten kartusz, gdzie mamy Jana Heymana i rok 1683. I ciekawe, czy on chciał upamięcić tą wyprawę na Wiedeń, która również ciągnęła przez Cieszyn, ta odsiecz, hetman Sieniawski ją prowadził, prawda? Notabene ksiądz Szercznik ma w swojej kolekcji datowaną na ten okres zbroję husarską. Czy może chciał upamiętnić właśnie remont, czy też budowę swojej kamienicy? Drodzy Państwo, to nie byle jaki portal. Mamy jego fotografię, kompletną fotografię tego portalu sprzed jego wyburzenia, bo był to, drodzy Państwo, budynek wyburzony w roku 1911. To była kamienica Gorgoszów, a portal znajdował się pod tak zwanymi diabelskimi podcieniami. To są te słynne cieszyńskie podcienia, gdzie przechodzić nie można było, bo był pech na resztę dnia, a jeśli się był uczniem, to pewna piątka, prawda? Czyli w tym czasie jedynka, bomba. Tutaj patrzymy, drodzy Państwo, na wyjście spod tych diabelskich podcieni na ulicę Głęboką z ulicy Różanej, dzisiejszej Olszaka. Zatem ta kamienica Gorgoszów zburzona wraz z tym portalem w 1911 roku stała na rogu ulicy Olszaka i ulicy Głębokiej. Budowano nową kamienicę,
To raz, ale dwa, to wyburzenie było bardzo potrzebne, bo owe diabelskie podcienia bardzo mocno nam tarasowały bieg ulicy Głębokiej i tramwaj, świeżo, prawda, przecież poprowadzony ulicą Głęboką, musiał omijać, zakręcać, źle mu się wjeżdżało na rynek. To wyburzenie spowodowało, że ta trasa została wyprostowana i to był duży komfort do funkcjonowania tramwaju. Drodzy Państwo, tutaj na planie perspektywicznym, który mamy szczęście posiadać w zbiorach muzealnych, widzimy cały ten bieg ulicy Głębokiej i widzimy ten gąszcz podcieni tutaj jeszcze na takich wyniesionych piwniczkach, które miały nam wyrównać, no właśnie, które nam udowadniają, że ta Głęboka rzeczywiście była głęboka, że była zapadnięta. Tutaj mamy tą kładkę przerzuconą, bo prawda z jednej strony ulicy przechodzono po prostu na drugą stronę ulicy przez kładkę, ale to może dosyć, wykład ulicy Głębokiej już miałem, drodzy Państwo. Natomiast owe diabelskie podcienia znajdowały się mniej więcej tutaj. Widzimy tą zatarasowaną uliczkę Różaną i widzimy te diabelskie podcienia. Troszkę jestem niedokładny, one są tutaj. Właśnie na rogu ulicy Różanej i Głębokiej. Tak, ten plan jest, drodzy Państwo, niezwykły. Bardzo się sprawdza, jeżeli nasz archeolog ma jakieś nadzory na terenie miasta, to on się tutaj bardzo, bardzo jest wiarygodny. I do tej wiarygodności jeszcze spróbuję się odwołać w dalszym momencie, a właściwie już teraz, bo to, drodzy Państwo, kolejny zabytek z lapidarium w Parku Pokoju. Ryba, kawałek ryby. To znaczy z zapisków muzealnych wiemy, że po owej dawnej fontannie cieszyńskiej przetrwała nam głowa Neptuna i kawałek ryby. Kawałek ryby trafił do lapidarium, a głowa została w zbiorach muzealnych na szczęście. Natomiast tyle zostało po dawnej fontannie Lublińskiego, który został w 1679 roku, tak wynika z zapisków w księgach miejskich, zatrudniony do postawienia kamiennej fontanny na środku rynku cieszyńskiego. Mili Państwo, do tego czasu na środku rynku funkcjonowała drewniana, obita miedzią cysterna, podobnie na Starym Targu. Owe cysterny były zasilane systemem drewnianych rur, które prowadziły z folwarku Gilczarowskiego na Górnym Przedmieściu. Woda do tego folwarku była doprowadzona z potoków spływających ze wzgórza Mały Jaworowy. Te badania, które obecnie są prowadzone na rynku, dowodzą, że ten wodociąg, najstarsze wzmianki na jego temat pojawiają się w roku 1575, bo to są wydatki na rurmistrza cieszyńskiego. Natomiast te badania, wydaje się, że dzięki tym badaniom mamy szerszy obraz, jak wyglądał ten wodociąg cieszyński, że jest starszy, jeszcze starszy, ale też nie chciałbym tutaj, bo nie mam tej wiedzy, nie roszczę sobie jej i nie chciałbym wybiegać do przodu. Natomiast, drodzy Państwo, widzimy, że ta fontanna Lublińskiego, którą zdobił posąg Neptuna, troszkę inaczej była zlokalizowana. I to zauważyła nasza archeolog Zofia Jagorz-Zarzycka i rzeczywiście to znajduje potwierdzenie podczas badań archeologicznych. Dzisiaj Florian jest tutaj centralnie na środku, prawda? Mniej więcej tak w osi ulicy księdza Szersznika. A ta pierwotna fontanna była tutaj bardziej przesunięta, równolegle do Pierzei, do kamienicy Konczakowskiej dzisiejszej. I mamy też informację, że jak gdyby ścianki, obramowanie tej fontanny, one były ozdobione medalionami, w których znajdowały się maszkarony. Drodzy Państwo, no i właśnie, w wielu momentach nas ten plan nie zawodził, a tutaj też wydaje się, że te medaliony zostały odwzorowane na tych obramowaniach, że coś się tutaj dzieje, więc pozostawiam to pytanie otwarte, a tutaj prawdopodobnie pręgierz cieszyński. No i drodzy Państwo, plan Ernesta Jakobiego de Ekholm, plan Cieszyna, który miał być odbudowany, liczne jego propozycje się tutaj znalazły na tym planie, między innymi wodociąg. Wodociąg, który po owym pożarze z 1789 roku kładł ksiądz Leopold Jan Szersznik, mili Państwo. No i badania archeologiczne bezcenne dla wiedzy o Cieszynie właśnie udowadniają nam, że ten wodociąg tutaj tak mniej więcej sobie biegnie jak na planie Jakobiego. No i jeszcze głowa Neptuna na dowód, że znajdowała się od dawna w zbiorach muzealnych na zdjęciu przedwojennym przy wspaniałym epitafium Joachima Bludowskiego, nasz Neptun.
na tej samej podstawie jak i dziś, drodzy Państwo. Tutaj po prostu kawałek kamienia dawnego wspornika portalu. Co ciekawe, katalog zabytków opisuje go jako gotycki Mazwerk z datą 1611. Data oczywiście mogła się później pojawić, ale nijak nie przypomina mi to Mazwerku. Tutaj na dziedzińcu jeszcze muzealnym, w takim gruzie bym powiedział lapidaryjnym, a teraz już w takim stanie obecnie znajduje się w lapidarium w Parku Pokoju. I nie mam żadnego kontekstu niestety do owego kamienia. Tutaj raz jeszcze pojawia nam się obecnie w Parku Pokoju, mieli Państwo, ów postument, który wymienia Zaranie Śląskie, na którym w Parku Pokoju postawiono naszą piękną damę, której zachowała się tylko głowa, więc postument znów jest pusty, ale po II wojnie światowej stał na nim, na środku dziedzińca muzealnego, stał na nim Franciszek Schubert, drodzy Państwo, który dzisiaj jest tutaj obok wejścia do sekretariatu, do gabinetu pani dyrektor, szczęśliwie zachowany. Ten pomnik w 1901 roku Towarzystwo Śpiewacze Cieszyńskie ufundowało na 60-lecie swojego istnienia. Stanął przed alumenem dziewczęcym luterańskim tutaj w Cieszynie. Dzisiaj na jego miejscu stoi pomnik ofiar hitleryzmu, ofiar walk z hitleryzmem Jana Hermy z lat 60. Natomiast do II wojny światowej, właściwie do końca II wojny światowej prawdopodobnie stał tam Schubert. I taka tylko drobna anegdota, że został uszkodzony w 20-leciu międzywojennym, drodzy Państwo. Oczywiście sprawa od razu poszła na krewkich studentów Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego tutaj w Cieszynie, ale jak się okazało, uszkodzenia dokonało dwóch miłosnych Niemców, którzy po prostu wyspinali się na ten, młodych Niemców, troszkę podchmielonych, którzy wyspinali się na ten pomnik, no bo chcieli zajrzeć do okien niewieścich panien i tam, prawda, zawołać, zakrzyczeć: pomnik spadł. Tak, no i potem studenci Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego odpłacili swoim kolegom szarfą złożoną, nie pamiętam dokładnie napisu, ale parafrazując, twoi ci to uczynili. No więc złośliwością nie było końca. A drodzy Państwo, tu jeszcze medal, który w zbiorach naszego muzeum się znajduje, medal wybity też również na tą rocznicę Towarzystwa Śpiewaczego tutaj w Cieszynie, więc było to naprawdę wielkie, uroczyste przedsięwzięcie tutaj w Cieszynie na cześć Schuberta dokonane. Teraz fragment naszego lapidarium, z którym mam największy problem, z jego identyfikacją. Drodzy Państwo, tarcza z orłem Habsburgów, która przypisywana jest tarczy, że pochodzi z, mamy ją tutaj, z sierocińca w Ustroniu, sierocińca jezuickiego, tylko właśnie mamy na nim datę, na tej tarczy 1773, czyli to jest moment kasaty zakonu jezuitów, czyli może bym się dopatrywał tutaj przejęcia tego sierocińca przez władze państwowe i może dlatego taka data i dlatego orzeł Habsburgów na tym sierocińcu. Tutaj herb Alberta Sasko-Cieszyńskiego na budynku huty, którą założył w Ustroniu, to tak dla porównania. I ten herb już przed II wojną światową znalazł się na dziedzińcu też tutaj w lapidarium muzealnym. Albo zaraz po II wojnie, bo Zaranie go nie wymienia, ale na fotografiach tuż powojennych już się znajduje. To nasza pani, która doznała tej brutalnej dekapitacji, ale tutaj zdjęcie zrobione na terenie dziedzińca muzealnego. I tak troszkę przyspieszam. Hutnik, drodzy Państwo, hutnik, który trafił tutaj w roku 1936, przeniesiony przez firmę Jana Swarowskiego, stał pierwotnie przed budynkiem huty, potem znalazł się w ogrodach domu mistrzów hutniczych. Widzimy, że nie przetrwał mu już ten miech, nie przetrwały mu dłonie, prawda? Z dziedzińca muzeum trafił do Parku Pokoju, tak jak Państwu pokazywałem wcześniej tą fotografię,
a w 2015 roku został zabrany z powrotem do muzeum w Ustroniu i to ten jego postument, o którym mówiłem, postument z fontanny Floriana, drodzy Państwo, czyli kolejny oryginał z fontanny pierwotny się znalazł, szczęśliwie. Tutaj owa szczelnica, o której wspomina Zaranie Śląskie, szczelnica, drodzy Państwo, która jeszcze po II wojnie światowej stoi sobie na dziedzińcu, a obecnie znajduje się w rotundzie świętego Mikołaja i świętego Wacława. No i ostatni zabytek, chyba mój ulubiony, drodzy Państwo, bo to nadproże pochodzące z zamku cieszyńskiego, nadproże, które jest dowodem, niezwykłym dowodem na bardzo krótką obecność w księstwie bardzo krótko żyjącego ostatniego męskiego piasta cieszyńskiego Fryderyka Wilhelma, mili Państwo. Albin Prokop pisał, że prawdopodobnie to nadproże zostało wyjęte w 1884 roku z piwniczki na Górze Zamkowej, piwniczki, którą miał zarządca stajenny tam na zamku. I wiązał to nadproże z pewną rzeźbą, która prawdopodobnie została zniszczona w czasie okupacji szwedzkiej na zamku, tylko niestety nie napisał z jaką rzeźbą i nic więcej na ten temat nam nie przekazał. Zaś Idzi Panic twierdzi, że to nadproże znajdowało się nad wjazdem, nad główną bramą zamku górnego. I jest takim nadprożem upamiętniającym, ta sentencja, która na nim się znalazła, ma upamiętniać księcia jako dowódcę obrony szańców jabłonkowskich przed zagrożeniem ze strony Gabora Bethlena. I drodzy Państwo, Fryderyk Wilhelm z Bożej łaski na Śląsku książę cieszyński Wielkiego Głogowa. Drodzy Państwo, Wielki Głogów utracił Kazimierz II w XV wieku, a nie ciągle się piszą Wielkiego Głogowa. Tylko ja przypomnę, w tym czasie, drodzy Państwo, Głogów był miastem większym i potężniejszym niż Wrocław, stolica Śląska. Głogów zniszczyła wojna 30-letnia doszczętnie. Jak również naczelny dowódca wojsk pierwszej części Śląska położył w 1624 roku. No, młody książę, protegowany Habsburgów hiszpańskich, przybył do swojego księstwa wreszcie, kiedy osiągnął wiek sprawny w 1624 roku i chciał zaznaczyć swoją obecność, drodzy Państwo. Więc to jest taki to jest taka manifestacja, bym powiedział, wręcz ideowa. I on niestety, drodzy Państwo, jako protegowany tych Habsburgów hiszpańskich, a wiemy nawet, że przebywał jakiś czas w Madrycie, to jest fantastyczna opowieść, zmarł w drodze powrotnej z Niderlandów hiszpańskich. Był tam po prostu dowódcą wojskowym, walczył w oblężeniu, uczestniczył w oblężeniu Bredy, kiedy to oblężenie zostało zwinięte, Breda się poddała, wracał przez kolonię i zmarł w kolonii w 1625 roku, ale umierał jakiś czas, to nie była nagła śmierć. Zdążył przytomnie przepisać swoje księstwo Elżbiecie Lukrecji, a wykonawcą perfidnie uczynił Ferdynanda II cesarza. A Habsburgowie już w tym czasie mieli wielką chrapkę, żeby przyjąć księstwo na własność prywatną, prawda? Ja ostatnio w niedzielę opowiadałem, drodzy Państwo, że księżna wyrządziła wielki ból Habsburgom, bo pomachała im dokumentem, przywilejem, który uzyskał jej dziadek Kazimierz II u Władysława Jagiellończyka na to, że kobiety w księstwie cieszyńskim mogą dziedziczyć na wypadek wygaśnięcia linii męskiej, w tym wypadku na Fryderyku Wilhelmie. Drodzy Państwo, to jest niezwykły precedens, bo w żadnym innym księstwie podległym koronie Habsburgów taka sytuacja nie miała w tym czasie miejsca, co też pokazuje, jak silną osobowością i sprawną władczynią była Elżbieta Lukrecja w tak trudnych czasach, jak jej przyszło rządzić, prawda? Ale to ten kamień zawsze mnie wzrusza, bo mi przypomina te losy tego młodego, ambitnego księcia, który nawet długo tutaj nie przybywał, nie zdążył się rozwinąć, nie zdążył wiele po sobie pozostawić, pozostawił ten kamień, drodzy Państwo. I to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie i za wytrzymanie. Tak, on jest tutaj oczywiście, jest w tym miejscu, pani dyrektor mi tutaj macha, ale to, drodzy Państwo, tutaj nie da się przeoczyć tego kamienia. Mili Państwo, mam taką nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się zorganizować spacer, ten z cyklu spacerów szersznikowskich i to będzie spacer po naszym lapidarium, po lapidarium w parku. Być może zahaczymy o inne tablice i kamienne pamiątki na terenie Cieszyna. Mam też wielką nadzieję, że dążymy do tego, uda nam się
uczynić bardziej czytelnym owo lapidarium przez zamieszczenie tablic informacyjnych o owych zabytkach. I owe tablice, mam takie marzenie, będą miały odnośnik do strony internetowej, która będzie poświęcona owym zabytkom, dużo szerzej, mam nadzieję, omówionym. Mam też wielkie marzenie, żeby napisać artykuł poświęcony tym zabytkom i naszemu lapidarium. A chciałem przez to powiedzieć, drodzy Państwo, że w ten sposób my wręcz manifestujemy, że nie jesteśmy na Państwa zamknięci. My jesteśmy na Państwa cały czas otwarci, zapraszamy do nas na dziedziniec, do lapidarium, zawsze podumać, może zmusić się do jakiejś refleksji, patrząc na te kamienie, które trwają dłużej od nas, choć czasem, jak wykazałem, mają równie ciężko. I bardzo Państwu dziękuję za przybycie. Kłaniam się Państwu. Dziękuję bardzo.